Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam. Dzisiaj już 30 dzień października i witam Was z hasłami z Biblią na co dzień, które są na ten dzień wyznaczone. I tak, mamy 5 Księgę Mojżeszową, 28 rozdział, werset 12, gdzie jest napisane: otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. I hasło z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 58 werset. Bracia moi mili, bądźcie stajnie wzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I moi drodzy, dzisiaj hasła bardzo mocno krążą wokół tematyki wykonywanej pracy. I pewnie różne mamy prace, które na co dzień wykonujemy. Natomiast zapewne różne mamy także nastawienie, które stoi za tymi wykonywanymi pracami. Gdybyśmy cofnęli się do czasów reformacji, to okaże się, że samo pojęcie zawodu wykonywanego przez danego człowieka było bardzo mocno powiązane z Bożym powołaniem. Dlatego też reformatorzy twierdzili, że tak naprawdę każdy zawód, który człowiek wykonuje, może być wyrazem Bożego powołania w nas. Nie ma czegoś takiego, że są jedne zawody bardziej, że tak powiem, blisko umiejscawiające nas względem Pana Boga, czy takie, które od razu sprawiają, że jesteśmy względem Niego dalej, ale generalnie każdy zawód, który, że tak powiem, jest wykonywany w oparciu o Boże zasady, może być takim zawodem, w którym też widzimy swoje własne powołanie. Jeżeli jest to taka przestrzeń do tego, aby służyć Panu Bogu, aby także działać na rzecz drugiego człowieka, to tak naprawdę, czy to w pracy, powiedzmy, pielęgniarki, nauczyciela, czy kogokolwiek innego, możemy się realizować, możemy sprawiać, aby też to Boże imię faktycznie było wychwalane. Dzisiaj możemy się zastanowić, jak to jest z tą naszą pracą. Czy faktycznie jesteśmy pełni zapału dla Pana Boga? Czy faktycznie staramy się realizować jak najlepiej to powołanie, które Pan Bóg w nasze serca włożył? A może jesteśmy w takim miejscu, gdzie naprawdę wykonujemy tę pracę jak najmocniej, ale czasami brakuje nam takiego dziękuję, może jesteśmy zmęczeni, może widzimy, że dajemy z siebie wszystko, ale jakoś tak brakuje nam takiej dodatkowej motywacji w tym wszystkim, bo może wydaje nam się, że mało kto to dostrzega. I to są niesamowicie ważne kwestie. I oczywiście w takim dobrym miejscu pracy jest to niesamowicie miłe, jeżeli ktoś powie dziękuję, jeżeli ktoś mówi dostrzegam to, co robisz, widzę to, co robisz, to od razu 10 razy bardziej się chce. Natomiast myślę, że bez względu na to wszystko warto też pamiętać, że nawet jeżeli ktoś nas w danym momencie nie zobaczy, nawet jeżeli ktoś nas w danym momencie nie doceni, to Pan Bóg to wszystko widzi. I to nie jest tak, że zostajemy z tym wszystkim sami, chociaż może czasami nam się tak wydaje, ale Pan Bóg widzi ten trud, widzi nasz zapał, widzi nasze działania, które podejmujemy w tych różnych rodzajach pracy, jakie wykonujemy, po to, aby także Jego imię przybliżać innym ludziom wokół nas. Dlatego, moi drodzy, życzę nam tego, aby słowa, które zostały przeczytane na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, faktycznie w nas się urzeczywistniały, aby ten zapał był w nas obecny i żebyśmy mieli to przeświadczenie, że trud, który podejmujemy, nie jest daremny. Dlatego, że Pan Bóg jest tym, który nam daje wolę do tego, aby te działania wykonywać. I życzę nam wszystkim tego, aby właśnie te różne działania dawały nam satysfakcję, żebyśmy na naszych drogach także spotykali ludzi, którzy nas docenią, którzy zobaczą, że to, co wykonujemy, jest ważne, ale bez względu na to wszystko, abyśmy mieli to przeświadczenie, nie robimy tego dla siebie, nie robimy tego tylko dla drugiego człowieka, ale robimy to wszystko, ponieważ staramy się także głosić w ten sposób Boże imię i zwracać może innych właśnie poprzez nasze działanie w kierunku Pana Jezusa. I życzę nam właśnie takiej świadomości, tej perspektywy, ale tak jak wspomniałem również, dobrych ludzi na naszych drogach. Udanego, błogosławionego i pełnego radości dnia. Do zobaczenia.